Cześć, witajcie, z tej strony Krzysiek, bloggalaktyczny.pl. Wcześniej mówiłem Wam o tym, jak zmienić wygląd naszego smartfonu z Androidem na ten znany z Samsunga Galaxy S4. Mianowicie wystarczyło pobrać ze sklepu Play jedną z dwóch animowanych tapet. Różnica pomiędzy nimi była taka, że w jednej balony poruszały się za pomocą balony na tapecie poruszały się za pomocą akcelerometru, druga była tego pozbawiona. Fajny był to efekt. Możecie gdzieś tam sobie w filmie zobaczyć, jeśli ktoś gdzieś tutaj dam adnotację, jeśli ktoś tego nie widział, ale obydwie te animowane tapety pozbawiały tutaj, można powiedzieć tak, telefonu, pozbawiały telefon tego efektu kropel i blokowywania za pomocą przeciągnięcia, za pomocą tego, z tym efektem wody. Była tutaj po prostu zwykła kłódka, można powiedzieć znana z czystego systemu Android. Jeśli jednak komuś zależy właśnie na tym efekcie takim wody, a chce odmienić wygląd systemu na ten znany z Galaxy S4, może jeszcze zrobić to prościej, czyli po prostu ustawiając tapetę tą, która pochodzi z Samsunga Galaxy S4, na ekran blokady, na pulpit, no i wtedy będzie miał tam jakąś namiastkę wyglądu znanego z najnowszego telefonu Samsunga. Ja sobie pobrałem kilka tych tapet, bo jeden z zagranicznych serwisów je udostępnił, więc chciałem sam zobaczyć, jak to wygląda. No i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tapet jest ogólnie jest 7, jak dobrze liczę, tak, 7. I są one dosyć dużej rozdzielczości, bo 1920x1920. Także rozdzielczość jest naprawdę spora i fajnie one wyglądają na tutaj Note 2, tym, którym ja tutaj się teraz zajmuję. Tapet jest kilka, tak jak wspomniałem, jest 7, naprawdę fajnie wyglądają i my zobaczymy, ustawimy sobie tą tapetę znaną właśnie z tych wszystkich materiałów reklamowych nowego flagowego modelu Samsunga, czyli właśnie tą z tymi takimi balonami. I dobra. Oczywiście nie będzie tutaj różnych efektów tych cząstek znanych z animowanych tapet, ale to też jest plus, bo na pewno będzie dłużej trochę bateria trzymać. Weźmy sobie może nie tapety, tylko w galerię i mamy te tapety tutaj. Wybierzmy sobie tą tapetę, gdzie tutaj już jest ustawiona pod pulpity ta tapeta, więc wystarczy tylko kliknąć gotowe. Ustawia tą tapetę, zaraz zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. Jak sami widzicie, fajnie to wygląda, bo jest taka wyrazista, te kolory są wyraziste, a to też jest zasługa zastosowania matrycy RGB, tutaj nie Pentel w Galaxy Note 2, ale to już taka kwestia czysto techniczna. Zobaczmy zatem, o, w menu tak samo wygląda, zobaczmy ekran blokady, już mamy ten efekt kropli wody zachowany. Także wydaje mi się, że nawet zostawię sobie tą tapetę, bo bardzo fajnie wygląda. Oprócz tapety możemy też sobie ustawić, a zobaczmy jeszcze jakąś inną, jak będzie wyglądać. Dajmy na to, niech będzie to. Błąd. Tutaj ją ustawimy. Szybciutko, żeby nie marnować czasu zbytnio. Bo jeszcze o jednej rzeczy Wam chcę powiedzieć, ale to zaraz. No.
też fajnie to wygląda. Bardzo kolorowe, bardzo takie nasycone kolory. Ale okej, przejdźmy teraz jeszcze do jednej kwestii, o której chcę Wam powiedzieć, jak bardziej jeszcze dostosować sobie wygląd telefonu do tego Galaxy S4, a mianowicie chodzi o dźwięki. Dźwięki też pojawiły się w sieci dzisiaj, też oczywiście je pobrałem, jest ich trochę więcej, bo tam ponad chyba 30, jak dobrze pamiętam. Są różne, więc i krótkie, i długie, także... Nie słyszycie, jak to wygląda, jak to słychać. Zobaczmy jakieś... No właśnie, tej szukałem, akurat teraz się nawinęła. I to jest ta, można powiedzieć, główna piosenka, główna melodia w smartfonach Samsunga, zwana Over the Horizon. I ona praktycznie w każdym jakimś tam nowszym modelu jest trochę inaczej nagrana. Tutaj ją wam trochę puszczę. Trochę dalej. Trwa niecałą minutę. Można ją sobie ustawić oczywiście na dzwonek telefonu i... Bo ona chyba standardowo nawet na dzwonek jest ustawiona w Galaxy S4, więc też to jest taka zmiana przybliżająca nas do tego wyglądu Samsunga Galaxy S4. Także widzicie, trochę tych dzwonków jest. Są też te zwykłe, takie jakieś basic bell. Właśnie jakieś takie pikanie. Ale to też znane też z Galaxy S4, także jakoś tam sobie można nimi dostosować wygląd telefonu. To by było chyba na tyle. Wiecie już trochę o tych tutaj dwóch aplikacjach animowanych tapetach, wiecie o tym prostszym sposobie, można powiedzieć takim, no nawet można powiedzieć głupim sposobie, tak, bo to zwykła tapeta jest, więc zwykły dzwonek, ale pochodzący z Galaxy S4, więc to może nam jakoś umilić czekanie na nowy smartfon, który pojawi się no już pod koniec kwietnia. Także dzięki za obecność przy tym filmie, dzięki, że obejrzeliście go, no i czekajcie na następne. Na razie.